Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i mam kilka informacji bardzo ważnych. Pierwsza jest taka, że witam cię bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry What's Remind of Eddie Finch. I druga jest taka, że jeżeli interesuje cię tylko gameplay, wbiłeś tu z jakiegoś, w sensie wbiłeś tu tylko obejrzeć gierkę, to kliknij sobie na tą minutę. Przewin do tej minuty, bo mam kilka informacji odnośnie tego, co kiedyś tam powiedziałem u siebie na kanale i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza jest taka, że ta seria miała pojawić się jakieś 2 miesiące temu. Coś około tego. Przyszedł mi mikrofon. Wreszcie. Bardzo długo to trwało. Wymieniłem sobie całe biureczko, wymieniłem sobie siedzonko na wygodniejsze. Przyszedł mi statyw do mikrofonu, kupiłem też nowy mikrofon. Po filtr i klawiaturę i tysiące innych rzeczy i masę czasu potrzebowałem, żeby dopiero usiąść, więc poprzednie odcinki były nagrywane jakieś 2 miesiące temu. Mogłem to nagrać od nowa, ale stwierdziłem, że nie, bo tam była taka fajna, autentyczna reakcja, którą tam było widać. Fajna po prostu, wiecie, no tak, nie wiem, jakoś bardziej mi by się podobało to, niż jakbym wiedział, co już się stanie, na przykład z tą Molly, którą historię poznaliśmy poprzedniego odcinka. Coś jeszcze? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że muszę sprawdzić, ponieważ mam założony popfilt, przez to też mój głos brzmi troszeczkę inaczej. Jest wiele rzeczy, które powinienem naprawić. Podkręciłem troszeczkę kartę graficzną, OBS miał problemy i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, czy ten odcinek będzie super. Jakby może coś z tym odcinkiem być nie tak, może coś przerywać, może coś z tym odcinkiem, to taki testowy, który muszę tak czy siak nagrać, więc niech to będzie ten odcinek i zapraszam bardzo serdecznie do wspaniałej historii What's Remind of Eddie Finch, odcinek 3. Mniej więcej tu skończyliśmy, też zapis mi się zepsuł w każdym razie i włącz sobie menadżer zadań. Zapis mi się zepsuł i musiałem przechodzić to od nowa. Oczywiście przeszedłem to na jakiejkolwiek prędkości, tylko mogłem. Oh! Holy crap, man. Ta gra jest kuźwa wspaniała, naprawdę. Mam nadzieję, że nic się nie będzie ścinać, naprawdę mam taką... To będzie oczywiście później, ale moja mama nigdy nie powiedziała mi żadnych tych historii. Edie by, ale mama nie lubiła przynosić przeszłość. When we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Okay. Mam nadzieję, że też kamera jest okej. Okay. Widzę, że na tej kamerze wyglądam jak debil. Znaczy ogólnie jakbym kurwa nie wyglądał. Dobra, jebać to. Jak ktoś tu przyszedł podziwiać moją urodę, to wyjdź stąd. Patrzcie. A twórcy nie dopracowali! Chyba, że to tak miało być. A nie wydaje mi się. Okej, tu nie byliśmy! Ciarki na plecach. Holy creep. Są creep. Za dużo w ligę gram i nie umiem. Spent a lot of time in great grandma Edie's room. Nie umiem creepować. Holy creep. Czekajcie, poprawię sobie troszeczkę kamerę. Ło niebo lepiej. Ło niebo lepiej. Chociaż nie wiem, czy też nie jest oddalona, no, a nie wiem. No pierwszy testowy odcinek, mówię wam, że no. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Louis zaginął. Generalnie Edie made me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Bo generalnie chodzi o to, że jakby wszyscy w tym domu chyba zginęli, o ile dobrze rozumiem. Jezus, ta gra jest przepiękna, to jest pierwsza sprawa. Oczywiście gram na ustawieniach ultra. Tylko coś OBS zacinał wcześniej. Teraz widzę, że nie zapina. Nie zapina. She could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Nie zapina gra. Za to... Zapinałem Rafatusa.
Nieważne, jak nie wiecie, to nie googlujcie tego. But Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Aha, bo to Edie to jest kobieta. 72 years old woman, little forest fire. Okay. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edith młodszej. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Kreto człeka? Kurwa. Coś ta gra ma takiego niepokojącego w sobie, nie? Zbudowane w 1937. Avon Finch. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Nie ma napisów. Kurwa, nie dali napisów. Ale mnie oszukali. To nasz dom? Tak, na to wychodzi. Może to pierwsza podstawowa wersja tego domu. O, ta gra jest taka fotorealistyczna, naprawdę. Może widać, że to gra, ale... No, powiem wam, mam nadzieję, że też kamera nie zdechnie, bo to by była lipa jakby, no, ale może się zdarzyć. Tu mamy odciśnięte dłonie. Nie wiem, czy wy słyszycie te dźwięki. Ja słyszę je bardzo wyraźnie, mam nadzieję, że zrobiłem tak, że wy też słyszycie. Choć mógłbym troszeczkę jeszcze podgłośnić. Zobaczymy w kolejnym odcinku, albo teraz podgłośnie. Dobrze. Co to jest? For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. What, co to jest? Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Odin Finch. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Ciekawe, to znaczy nie jest prawdziwa historia. Send the house and Odin to the bottom of the sea. No, o kuźwa. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. O, już nie ma chyba. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Ten, co zadowolony tam był. Koniec. No to, ale to proszę wyjść. Nie, 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 nie do menu. Muszę mi stąd wyjść, halo. No dobra, wiem. Halo, halo! Dobrze, że mam magię montażu i mogę wyciąć, jak jestem debilem, kurwa. Którym to się wychodzi? A, no tak jak się wchodzi i wychodzi, to zapomniałem o tym. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Odin. 1880-1937. Okej. Okay. Co ten pan? Kurwa, ten twarz skądś kojarzy, a kurwa, te jaja to nie wiem. Chyba dinozaura. Nie tego. Jakiś kuźwa z Wiedźmina, potwora. Tu nie możemy wejść, a otworzyć też nie. Czyli... O kurwa. Ale tu możemy. Happy 90. urodziny. Szczęśliwe. Ładna flaga. Smok zabił Fincha. To coś było robione. Ja lubię sobie zwracać uwagę na takie rzeczy, bo przecież easter eggi na pewno tu są w tej grze. Jakby nie były, to bym się bardzo dziwił. Nie no, please. Boże, jak ja nie lubię, jest ciemno. Dobra, nikogo nie ma.
Ja nawet nie wiem, czy to jest horror, czy nie. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. No, powiem wam, że kuźwa ciekawa ta łazienka, co nie? Ale przecież patrzcie, jak się myjesz, nie? I wychodzisz trochę, jesteś mokry, to przecież chodzisz se tu, tak ciu, 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 ciu. A my nie jesteśmy w ciąży? Ty. Kuźwa, to wygląda, jakbyśmy byli w ciąży. No powiem, nawet ja takiego brzucha nie mam, a grubaśny jestem. Ty, jak wychodzisz, nie? To jesteś mokry i wycierasz w to. Trochę, nie? Skapuje, no to by zgniło, albo pleśmy. Chyba, no. Tu, 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 tu. Dobrze. Czy możemy tu wyjść? Nie, ale mamy tu kluczyk do kolejnej historii. There's a secret in the bathroom. Okej. Czyli to... There's a secret in this bathroom. Patrzcie, mamy dopiero 12 minutę, a dopiero zaczynamy. It's in the last place you would look. Wytęż mózg i rączki. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Wow. Okej. Proszę, żeby nie był za cicho, bo ja widzę trochę, że jestem cicho. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Na bank te zdjęcia to są kuźwa twórcy gry. No musi być. W sensie niektóre na przykład. Okej, tu musimy się schylić. Mamy piwerka. O, pieseł, o tym drzwiami wchodziliśmy. Proszę, te zdjęcia wyglądają jak... Boże, jak dla mnie jest to głośno, naprawdę. Aha, bo to jest góra, okej. Okay. Sobie pooglądam, kuźwa się twórcy napracowali, a co, tak sobie pójdę? Nie, no come on. Tu command center. A nie możemy tam iść? Jak to nie możemy do centrum dowodzenia? Halo. Ale tu możemy? Okej. Okay. I knew Grandpa Sam had a twin. Wiedziałem, że dziadek sam miał kiedyś brata bliźniaka. And that he never talked about him. I że nigdy o tym nie wspominał. O nim. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Czemu nie lubił tej historii? Calvin. Boże, nie napracowania. Czemu to o tej grze nie było głośno? By Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. O, ja to widziałem. To jedyny spoiler, jaki widziałem, że co tu się chyba stanie, ale nie wiem czy to... O nie, bujamy się, czekajcie. Niech uśdałem się tysiąc lat. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore. He'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Get up, buddy! Coming! Ale mi jest niedobrze, jak to widzę. He finally made up his mind to do it. Nie! I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Wow. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it.
Ale... I think he'd already made up his mind. Ale mi niedobrze, guys. That's why I wanted to remember about my brother. No! Wiem, że nic nie słyszycie! Ja też! Dlatego muszę kliknąć escape. Kuźwa, przepraszam was, ale było głośno, że się nie spodziewałem. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. I mamy. Historia Calvina. Została poznana. Została też. Edie roped off Calvin's half of the room. Dobra, historia została poznana. Więc tu zakończymy. Dzisiejszy odcinek. Miło. Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Nie idę. Dalej. Miło, że Miło, że dzisiaj byliście ze mną. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, jeżeli gra ci się podoba, czy mój gameplay, czy moje słowa, co jest źle, co jest dobrze, co poprawić. W następnym odcinku trzymaj się, do zobaczenia, miłego dnia, miłej nocy. Dum dum dum. Lollipop, lollipop, lolli, 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 lollipop. Dum 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 dum.